Marysia urodziła się 24 marca 2015 roku. Już w czwartym miesiącu ciąży zdiagnozowano u niej przypuklinę oponowo-rdzeniową na odcinku krzyżowo-lędźwiowym, przez co Marysia jest porażona od pasa w dół. Dzięki znajomej dowiedzieliśmy się o terapii komórkami macierzystymi, gdzie córka została zakwalifikowana do pierwszej serii. Seria nosi 5 podań, Marysia jest po drugiej dawce, czuje się dobrze, ma większe napięcie w nogach oraz zaczęła nam więcej mówić. Pierwsza seria składa się z 5 podań, jest to koszt 35 tysięcy złotych. Nie stać nas na sfinansowanie takiej terapii komórkami macierzystymi, dlatego staramy się pukać wszędzie i prosić Państwa o pomoc. Potrzebujemy na dalsze leczenie. Każda złotówka jest dla nas bardzo ważna, ponieważ nie wiemy, jak długo będzie trwało leczenie Marysi komórkami macierzystymi. 4 czerwca zostanie zorganizowany charytatywny bieg dla Marysi z klubu Fitness Platinum, gdzie pieniążki zostaną przeznaczone na rehabilitację oraz leczenie komórkami macierzystymi.